Z nami zawodnik Wiktorii Częstochowa po wygranym, po bardzo trudnym meczu w Przyrowie na trudnym terenie. Pierwsze pytanie takie ogólne, jaka ocena tego spotkania? Witam wszystkich, bardzo miło z wami się dzisiaj spotkać. Ocena spotkania bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie spotkanie ze względu na specyfikę boiska. Boisko małe, twarde. Dużo walki, jeszcze raz dużo walki. Przede wszystkim tylko ta walka przede wszystkim się zdecydowała o tym, że podnieśliśmy 3 punkty i nam się udało wygrać, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Pierwsze minuty dla Piasta, strzelona bramka, ale nie da się ukryć, że potem wy przejęliście inicjatywę i stwarzaliście więcej sytuacji. Ta bramka dla was wisiała w powietrzu, bo mieliście poprzeczkę, dwie sytuacje sam na sam, w końcu się udało. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że pierwsze minuty będą ciężkie. Nasze mecze wszystkie tak wyglądają z reguły, a zwłaszcza na takich małych boiskach wiedzieliśmy, że gospodarze od początku rzucą się na nas, żeby spróbować coś ugrać, urwać, bo później będzie im coraz trudniej. Spodziewaliśmy się tego, szkoda tylko tej straconej bramki po jakimś tam błędzie, ale wiedzieliśmy i cierpliwie czekaliśmy na to, że kiedyś padnie. Było tych sytuacji sporo. Całe szczęście, że zdążyliśmy w tych 90 minutach te dwie strzelić, że o jedną więcej od przeciwnika. No i jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwi. Po 2 zwycięstwach z rzędu 7-0, no zawieściliście sobie poprzeczkę bardzo wysoko i te oczekiwania na pewno względem was są wysokie. I także przed tym meczem na pewno wasi kibice oczekiwali, że pokażecie klasę. Ten mecz był dla nas paradoksalnie dużo cięższy niż te poprzednie, po 7-0 wygrane. Ten mecz był dużo cięższy, dużo więcej musieliśmy włożyć sił, zdrowia. Tamte mecze po trzeciej bramce się skończyły. Przeciwnicy się już położyli, tutaj do końca była walka. To widać, że ostatnią bramkę zyskaliśmy chyba 5 minut przed końcem, nawet dobrze nie wiem. No ale już zapominamy powoli o tym meczu i myślimy o kolejnym, bo naszym celem przede wszystkim jest ta pierwsza czwórka. To jest dla nas najważniejsze. Nietypowa pora, 11. Tak, nietypowa pora dla nas wszystkich. My w większości, część z nas pracuje zawodowo. W soboty do południa jest dla nas ciężko grać, ale no, przełamaliśmy się i daliśmy radę. Ostatnie pytanie, trzy mecze z rzędu, 3 punkty po kolei, w sumie 9 punktów w 3 ostatnich meczach. No to jest dobry początek sezonu. Dobry. Szkoda tylko tego pierwszego meczu, ale nie byliśmy zdekompletowani w pierwszym meczu. Teraz jesteśmy wszyscy razem, wszyscy się zjechali, jest nas dużo. Kadra jest dużo większa niż w poprzednim sezonie. No i jesteśmy optymistycznie nastawieni na cały sezon i myślę, że będzie dobrze. Jak zdrowie nam dopisze, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie osiągnęli swojego celu. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo.